Dzień dobry, ja nazywam się Anna Herdej-Hornowska i jak zawsze opowiem Państwu, co będzie się działo na naszej antenie w najbliższych dniach. W piątek 30. urodziny obchodzi Daniil Trifonow, rosyjski pianista, laureat trzeciej nagrody na 16. konkursie chopinowskim w 2010 roku oraz nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Zwycięzca 13. międzynarodowego konkursu Artura Rubinsteina w Tel Awiwie oraz 14. konkursu imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa dwie audycje poświęcone interpretacjom rosyjskiego wirtuoza. Daniil Trifonow będzie bohaterem programów laureaci Nagrody Polskiego Radia Anny Skulskiej o godzinie 8 oraz laureaci konkursów chopinowskich o godzinie 13, w której usłyszymy występ pianisty z drugiego etapu konkursu. Również w piątek obchodzimy 202. rocznicę prapremiery opery Zamek na Czorsztynie Karola Kurpińskiego. Magdalena Sawicka przygotowała dla Państwa audycję specjalną, która będzie wyemitowana o godzinie 15. A teraz sobota. O godzinie 17 w audycji Chopin Odloty, Przyloty Krzysztofa Teodorowicza posłuchamy m.in. nokturnów, mazurków i ballad Manuela de Falla, czyli utworów z gatunków, których mistrzem był Fryderyk Chopin. Również w sobotę, ale o godzinie 18:00 dr Danuta Gwizdalanka zaprasza na spotkanie z klasyką klasyki, opus 33 Haydna. To cykl kwartetów smyczkowych znanych zazwyczaj pod nazwą Kwartety Rosyjskie, zadedykowanych wielkiemu księciu Pawłowi, późniejszemu carowi. Zapraszamy na audycję Złoty wiek muzyki kameralnej. Natomiast w niedzielę o godzinie 17:00 w audycji Nie samym Chopinem Adam Roslach będzie kontynuował przegląd ogromnej dyskografii legendarnego Światosława Richtera w programie Muzyka Ferenca Lista. Dwie godziny później, o godzinie 19:00 w audycji Muzycy o Chopinie Marek Bracha opowie o jednym z największych pianistów XX wieku, Wilhelmie Beckhausie. Na koniec pragniemy Państwu polecić jedno z nagrań Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Tym razem jednak nie będzie to muzyka Chopina, lecz Jana Sebastiana Bacha, kompozytorskiego guru patrona naszej anteny. Utworami, które polecamy, są 24, a więc wszystkie preludia i fugi z pierwszego tomu Das Wohltemperierte Klavier. Ewa Pobłocka rejestracji tego nieśmiertelnego arcydzieła dokonała w czerwcu i lipcu 2018 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego na współczesnym fortepianie japońskiej firmy Shigeru Kawai. Ten dwupłytowy album, opatrzony esejem obecnie największego polskiego znawcy muzyki Bacha, profesora Szymona Paczkowskiego, zdobył w 2019 roku tytuł Płyty Miesiąca magazynu Gramofon. Bach Ewy Popłockiej, laureatki konkursu chopinowskiego z 1980 roku, jest zupełnie niezwykły. To Bach jednocześnie wirtuozowski i refleksyjny, Bach grany niby romantycznie, ale zarazem z polifoniczną dykcją typową dla wykonawstwa muzyki fortepianowej baroku, jaka zapanowała od nastania ery wielkiego Glenna Goulda. Ten album powinien być lekturą obowiązkową wszystkich wielbicieli klawiszowej muzyki lipskiego kantora wykonywanej na fortepianie. I na koniec, jak zawsze, przypominam, że Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl. Zapraszamy do słuchania.